Dzień dobry, nazywam się Grzegorz Sikora, rocznik 1960. Jestem aktorem. Ukończyłem Państwową Wyższą Szkołę Teatralną imienia Ludwika Solskiego w Krakowie w roku 1986. Zapraszam na małą prezentację moich ról filmowych, teatralnych i telewizyjnych. No co dalej mów? Chyba nic więcej. Nic nie słyszałaś? Prymas coś mówił, że... Był las. Skąd pan wie? Władza ludowa powinna wiedzieć wszystko. I wie. Był las? Nie było was? Będzie las? Nie będzie was? Tak jest. Dokładnie. Nie wiedziałam, że to ważne. Bardzo ważne. Bardzo. Po polsku powiedział, że chciał obalić ludowe państwo polskie. A ty? Sama powiedz. Jesteś z ludu, czy z tych, co po włosku? Z ludu. No. Jak do tej pory w kaplicy jedynie się modlą. Żadnych rozmów politycznych nie prowadzą. Obaj rozmawiają po włosku. Przesyłam taśmy do rozpracowania. W technicznym wyposażeniu obiektu brakuje aparatury do nagrywania rozmów z odległości. No tak, ja czytam gazetę, oglądam telewizję, słucham radia i słucham, co ludzie mówią. A mówią, że boją się otworzyć szprotkę, bo i tam zaraz żyły. Że w czasie wojny w naszym kraju ci naziści otworzyli te budowali obozy koncentracyjne, krematoria, a rozpleniło się to znowu jak psie gówno. No, tak się mówi. Tak się mówi. No jak to jest, żeby w tylu milionowym kraju aż tylu Żydów siedziało w rządzie? Nie mam przestania. Dlaczego nie mówię? Ale nie, panie, bo nie ma lepszych speców od propagandy, jak są Żydzi. To przecież oni wymyślili, komunizm, faszyzm. No już ten był Żydem, no, Lenin, Engels, Marx, to Żydzi byli, to pani wie. Mało tego. Mówi się, że Żydem był Goebbels, Hitler. No bo chodziło o to, żeby bogaci Żydzi wykończyli tych biednych, bo mieli za dużo do podziału. No, Hitler złoty nie skończył. Może jednak spróbujemy, co? No daj spokój. Jest inny, lepszy sposób. I dla ciebie, i dla mnie. Ciekawe jaki. Ja myślę, że... powinieneś przeprowadzić ze mną debatę. Ja? Tak. Debatę. To zastanów się, co tu można zrobić, jedynie plan ogólny. Będzie to mało przekonywujące, jeżeli przyznam się do odpowiedzialności za wasze czyny, kiedy ty celujesz w głowę mojej córki, więc przeprowadź ze mną debatę! Uważaj, Wayne! Scout, a pamiętasz, co mówiłeś przedtem o mnie? Jak to wykorzystuję wstrętnych i poniżonych, jak to bogace się żerując na cierpiących i ubogich, tak jakoś mówiłaś, no. I to jest temat. To wasz nieprawdopodobny talent, dany od Boga, pozwolił mi stać się artystą. Pozwolił mi stać się wybitnym artystą. Ten artyzm doprowadził mnie aż tutaj. Po to. Niech was Bóg błogosławi. Niech Bóg błogosławi Amerykę. Niech błogosławi cały świat. Dziękuję. 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 Thank you.
Czy żyje? Tak, żyje. Boże. Tylko bez histerii, proszę. Przepraszam. Rozgniewałam się na pana, ale sam pan chyba przyzna, że jeżeli ktoś nagle na ulicy zaczepia kobietę, to... A przy tym... mój mąż. Na tym polega mój dramat, że żyję nie z tym, którego kocham. Ale uważam, że byłoby podłością zmarnować mu karierę. Co się jest, że chyba ją zapraszam? Jest całkowicie niegroźny. Krzywa dusza nie będzie wiedziała o pani wizycie. Za co, jak za co, ale za to mogę pani ręczyć. Niewidzialny.